drogi. Zarówno te w mieście, jak i na terenach wiejskich. To będzie niewątpliwie główny znak rozpoznawczy kadencji 2014-2018 samorządu Sępólna-Krajeńskiego. Taką decyzję na początku podjęła Rada Miejska i ta strategia była sukcesywnie realizowana przez całe 4 lata. Warto w tym miejscu wspomnieć dla przykładu o ulicach na osiedlu Bergera i Jana Pawła II, o ulicy Przemysłowej i o drogach ze Zboża do Nowego Dworu, ulicy w Trzcianach i Nowej Nawierzchni z Wałdowa do Toboły. Łącznie przez ten czas wyremontowano ponad 18 km gminnych dróg za łączną kwotę prawie 14 milionów złotych. Niewątpliwie największą inwestycją w ostatnich 4 latach była modernizacja oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody. Dzięki temu za oczyszczanie ścieków odpowiadają już teraz najnowsze technologie i urządzenia, a z dostępem do wody nie ma problemu nawet w trakcie suszy. Te dwie inwestycje w sumie kosztowały ponad 26 milionów złotych. W kończącej się właśnie kadencji radni wraz z burmistrzem zadbali także o przedsiębiorców i nowe tereny inwestycyjne. Na ulicy Przemysłowej powstał inkubator przedsiębiorczości, który bardzo szybko zapełnił się lokalnymi firmami, a w Sikorzu na około 8 hektarach powstała strefa ekonomiczna. Także i ona powoli zapełnia się inwestorami. Bardzo istotną częścią działań samorządu w ostatnich 4 latach była opieka nad najmłodszymi mieszkańcami miasta i gminy, oświata i wychowanie. Przede wszystkim doszło do rozbudowy Centrum Małego Dziecka i Rodziny, bo zaraz po jego wybudowaniu okazało się, że potrzeby są znacznie większe. Nawet teraz już po rozbudowie żłobek zapełniony jest w 100%, a kolejka oczekujących cały czas jest długa. W kończącej się kadencji gmina zadbała także o miejsca dla wszystkich chętnych przedszkolaków, a szkoły corocznie doposażane były w nowe pomoce dydaktyczne. W tym czasie kontynuowany był projekt stypendiów, nagród i wyróżnień dla uczniów sępoleńskich szkół. W sumie stypendia o łącznej wartości ponad 70 tysięcy złotych odebrało 149 uczniów, a nagrody rzeczowe i wyróżnienia 352. Skoro mowa o oświacie i wychowaniu, to czas także wspomnieć o sporcie. Niezmienną popularnością wśród zorganizowanych grup, ale także osób indywidualnych cieszyła się hala widowiskowo-sportowa Krajna Arena. Jednak w tej kadencji na Stadionie Miejskim pojawiła się także nowa tartanowa bieżnia lekkoatletyczna. Sportowcy z gminy Sępólno nie muszą już zatem trenować na żużlu rodem z poprzedniej epoki i mogą spokojnie przygotowywać się do kolejnych Igrzysk Olimpijskich. W 2016 roku w Chełmie reprezentacja Sępólna zdobyła 20 medali, a w nadchodzącej kadencji Igrzyska Olimpijskie Sportowców Wiejskich Tokio 2020 zostaną rozegrane w Sępólnie. W tym czasie na terenie gminy pojawiło się także 12 nowych placów zabaw i 6 siłowni plenerowych. W sumie takich miejsc jest już dokładnie 40. Kończąca się kadencja samorządu Sępólna to także rozpoczęcie intensywnych działań na rzecz rozwoju turystyki. Ekobaza na starej plaży, mini tężnie przy promenadzie, nowy sprzęt pływający to tylko niektóre z przykładów. W ostatnim czasie doszło także do otwarcia długo oczekiwanego pola namiotowego w Sępólnie. W tej kadencji po raz pierwszy również przystąpiono do realizacji budżetu obywatelskiego. Jednym z zadań wybranych przez mieszkańców było wytyczenie trasy rowerowej wokół Jeziora Sępoleńskiego.
11 sierpnia 2017 roku to data, która na długo wpisała się w codzienność mieszkańców tego regionu. Nawałnica, która z siłą ponad 150 km na godzinę uderzyła m.in. w gminę Sępólno, uszkodziła w różnym stopniu 106 budynków mieszkalnych i 219 budynków gospodarczych. Na odbudowę zniszczeń ze środków budżetu państwa do Sępólna trafiło w sumie 5 milionów złotych, a darowizny od innych samorządów, stowarzyszeń i firm zamknęły się kwotą ponad 600 tysięcy złotych. Gmina zakupiła także kontenery mieszkalne i domki holenderskie dla rodzin, które zostały bez dachu nad głową. Od wielu lat mieszkańcy Sępólna nie muszą już szukać kultury i rozrywki na najwyższym poziomie daleko od miejsca zamieszkania. Sępólno stało się bowiem przystankiem na trasach koncertowych największych gwiazd, od opery i koncertów noworocznych zaczynając, na legendach polskiej muzyki rockowej kończąc. Nie inaczej było w ostatnich 4 latach, ale tym razem wydarzyło się coś jeszcze. Od teraz Sępólno dysponuje salą kinową rodem z najlepszych multipleksów kinowych w kraju. Jej remont został przeprowadzony także w tej kończącej się już 7. kadencji tego samorządu. Przepiękna miejscowość, szczęśliwych ludzi. 7. kadencja funkcjonowania samorządów dobiega końca. W naszej gminie położyliśmy duży nacisk na realizację wniosków i potrzeb naszych mieszkańców przy racjonalnym gospodarowaniu własnymi środkami i maksymalnym pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że mimo tak znacznych wydatków finansowych kadencję tę zamykamy z mniejszym o 3 miliony zadłużeniem naszej gminy. To pozwala mieć nadzieję, że kolejna kadencja będzie mogła być poświęcona dalszemu rozwojowi. Damy rady, bo Sępólno ukraińskie jest po prostu perfekt. Otwieram drzwi.